Jak zachęcić młodzież do czytania książek? Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu postanowiła wykorzystać nowe trendy w literaturze i nowoczesne rozwiązania techniczne. Pani Gaja Kołodziej przysłała do mnie maila na moją pocztę biblioteczną z propozycją właśnie spotkania z nią, bądź w formie takiej przez internet, albo mogła do nas przyjechać i spotkać się z czytelnikami. Jest to forma bezpłatna, spotkanie przez internet, więc no, korzystniejsza troszkę dla nas. I chyba innowacyjna, taka inna. Nie mieliśmy takiego spotkania, dlatego pomyślałam sobie, że możemy spróbować, zobaczymy jak to wyjdzie. I jeżeli się spodoba, to przecież można to zrobić z innymi pisarzami, przede wszystkim dla młodzieży. Zazwyczaj w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbywają się tradycyjne spotkania autorskie. Autor na żywo rozmawia z czytelnikami. Niestety młodzi ludzie rzadko na takie spotkania przychodzą, bo czytają coraz mniej. Tym razem było inaczej. Gaja Kołodziej, autorka m.in. Wystrzałowej licealistki, jest od nich starsza zaledwie o kilka lat. No na pewno spotkanie było bardzo ciekawe, coś innego niż zwykle i ogólnie mi się podobało. No też młoda autorka, trochę bliższa wiekowo nam, pokoleniowo na pewno tak, więc na pewno to było coś innego i ciekawszego niż takie zwykłe spotkania z autorami. Taką autorkę łatwiej zapytać o wyniki na maturze, bo przecież zdawała ją zaledwie 5 lat temu. Łatwiej porozumieć się, kiedy problemy ma się podobne i w podobny sposób patrzy na świat. Gaja Kołodziej ma na swoim koncie 3 książki, których bohaterami są właśnie nastolatki. Ja lubię książki pisane przez dorosłych dla młodzieży, sama czytam je, chociaż już trochę z nich wyrosłam. To ja lubię ten styl, lubię ten charakter, je czytam i no widać bardzo, od początku widać, kto jest dorosły, a kto nie jest dorosły, bo perspektywa jest ogromna. Ja teraz jak czytam moje pierwsze książki, to ja już bym tego tak nie napisała, bo ja już patrzę na to z innej strony, z innej perspektywy. Ważne jest również to, w jaki sposób autorka spotyka się ze swoimi czytelnikami. Najczęściej robi to przez Skype'a. Wszystko zaczęło się, kiedy Gaja Kołodziej wyjechała na 3 miesiące do Nowej Zelandii. Nie chciała jednak zaniedbywać swoich fanów. I tam też zrodził się pomysł tych właśnie spotkań, jako że ja chciałam promować moje książki, no ale no to jest cały świat i 14 godzin różnicy, więc to była jedyna możliwość dotarcia przeze mnie do czytelników. Wydaje mi się, że taki sposób jest lepszy, jeśli chodzi o trafianie do młodzieży, bo my jesteśmy na co dzień właśnie przyzwyczajeni do rozmów przez Skype'a, przez gadu-gadu i chyba młodzieży łatwiej jest rozmawiać właśnie w taki sposób, a niekoniecznie na oficjalnym spotkaniu twarzą w twarz z autorką. Komunikowanie się za pomocą internetu jest nie tylko szybkie, ale również tanie. Biblioteka nie musi płacić autorowi honorarium. Pisarzom początkowo opłaca się to zapewne mniej, może jednak zachęcić młodzież do czytania. I na to liczą i oni, i bibliotekarze. Każda forma promowania czytelnictwa uważam jest w tej chwili nam bardzo potrzebna i bardzo dobra, bo no, niestety czytelnictwo spada, więc jeżeli nawet w ten sposób przyczyni się w jakiś sposób do tego, żeby młodzież weszła do biblioteki i zajrzała do książki, wypożyczyła tą książkę, nie musi być koniecznie już, że musi przyjść do tej biblioteki, ale żeby zajrzała do książki, to uważam, że to jest bardzo dużo. Nawet jeśli nowoczesne technologie zmienią sposób czytania, nie muszą wcale zniechęcać do sięgania po dobrą literaturę. Tylko czy komputer ma w sobie taką samą magię, jak pachnąca farbą drukarską książka? Czytelnictwo już się trochę przeniosło, ale ja wierzę, że książka ma swoją magię. I dlatego są te księgarnie i nie znikają, mimo że już jesteśmy w XXI wieku, bo ten ciężar, zapach, są strony pozaginane, ukochane. Ja sama chodzę do wielu bibliotek i o wiele chętniej sięgam po książkę, która jest zużyta, pogięta. Widać, że 1000 rąk przez nią przeszło, bo to znaczy, że książka ma wartość. A książka nowa, książka, którą wszyscy omijają szerokim łukiem, to niestety plik komputerowy nigdy nie będzie miał tej właściwości, tej magii.